Dzisiaj chciałabym poruszyć temat, który jest pozornie łatwy. Wiem, że często tak mówię. Tak jest. To, co jest najczęściej, zdarza się tak, że sprawia dużą trudność w gabinecie lekarskim. Dzisiaj chcę powiedzieć o ząbkowaniu. No a ząbkowanie to spędza sens powiek większości rodziców. Mniej więcej, jak dziecko kończy 4 miesiące, praktycznie wszystko, co odbiega od normy, próbujemy zwalić na ząbkowanie. Jak dziecko jest marudne, nie chce jeść, to na pewno ząbki. Jak dziecko ma katar, biegunkę, to na pewno ząbki. Jak dziecko ma gorączkę bez innej przyczyny, to na pewno idą ząbki. Jak się ślini i wkłada wszystko do buzi, no to no, tylko i wyłącznie to mogą mieć ząbki. Ale zastanówmy się tak naprawdę, jakie są objawy ząbkowania. Żeby to zrozumieć, spróbujmy przenieść się do ciała dziecka. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy moją małą Lunką. Lunka zadowolona jak zawsze, uśmiechnięta, nagle coś się dzieje, ponieważ w jej idealnej dłoni śluzowej próbuje przebić się jakiś intruz. Tym intruzem oczywiście jest ząb. Może dojść do lekkiego stanu zapalnego. Nawet czasami widoczny jest taki szaro-czerwony krwiaczek. Oczywiście często przy ząbkowaniu nie ma żadnych objawów i dziecko nic nie czuje. A jak wychodzą 2, 3 czy 4 nawet zęby, no to już jest też inna sytuacja i naprawdę ten stan zapalny może być dosyć duży. Ale tak, co się dzieje z tą Lunką naszą? Luna oczywiście jest rozdrażniona, coś jej przeszkadza, coś ją swędzi, a nawet może jej boli. Wszystko wkłada do buzi, bo próbuje sobie pomóc, nadmiernie się ślini. Płacze. Potrzebuje bliskości, potrzebuje być noszona na rękach. Nie chce przyjmować pokarmów tak dużo, ani płynów. Nie chce pić mleka. Na piersi jest tylko chwilę, ale bardzo często potrzebuje tej piersi. No, tak naprawdę, to nie musimy przenosić się w ciało dziecka, ponieważ jak nas pobolewa ząb, zachowujemy się bardzo podobnie. Jesteśmy rozdrażnieni, nie chcemy z nikim rozmawiać, chcemy najchętniej zamknąć się w pokoju i płakać. Ale nie powiedziałam nic o tym katarze, biegunce i gorączce. Otóż, okazuje się, że przeprowadzono dużą ilość badań i okazało się, że dzieci podczas ząbkowania gorączki nie mają. Mogą mieć podwyższoną temperaturę, rzadko, ale mogą. Temperatura sięga zazwyczaj do 37 stopni. No ale zaraz. Przecież często słyszymy, że nasze dziecko ma gorączkę przez właśnie ząbkowanie. Przenieśmy się do ciała Lunki i wyobraźmy sobie to. Po 6 miesiącach spada naturalna odporność, jaką dziecko dostało od matki. Lunka bierze wszystko do buzi. Nadmiernie się ślini. I to też chcę zauważyć, tak chwila odprężenia, chcę jeszcze wrócić do tematu ślinienia i wkładania wszystkiego do buzi. To, że dziecko tylko się ślini i wszystko wkłada do buzi, też nie oznacza, że to musi być ząbkowanie. Z tego względu, że to jest naturalny etap rozwojowy. Około 3 miesiąca każde dziecko zaczyna się ślinić i zaczyna powolutku dostrzegać więcej przedmiotów, wkładać rączki, ssać piąstki i to jest naturalne, w taki sposób poznaje świat. Przy ząbkowaniu po prostu jest to nadmierne. I oczywiście Lunka rozdrażniona, zestresowana, nie chce pić tyle płynów, tyle przyjmować pokarmów. W takim stanie dziecko no, ma trochę osłabioną odporność. Dodatkowo, jeżeli wszystko bierze do buzi, wszystko ją interesuje tak naprawdę, no to bardzo łatwo te wirusy w tych przedmiotach mogą wtargnąć do jej małego organizmu. I w takim wypadku bardzo często przy ząbkowaniu w tym samym czasie dochodzi do różnych infekcji. Na przykład może przyczyną gorączki przy ząbkowaniu być trzydniówka, ponieważ dziecko w tym momencie zaraziło się wirusem, który wywołuje trzydniówkę. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o trzydniówce, to tutaj jest film opisujący dokładnie tą chorobę, także na przykładzie mojej Luny. Udowodniono w badaniach, że infekcje bardzo często nakładają się właśnie na ząbkowanie. To samo dotyczy różnych objawów z układu oddechowego, takich jak katar. To samo dotyczy układu pokarmowego, czyli biegunek.
zaparć. Też się często mówi o zaparciach tak naprawdę. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o zaparciach, to film zapraszam kliknąć tutaj. W takim razie jeszcze raz podsumujmy, jakie mogą być objawy ząbkowania. Samego ząbkowania. Oczywiście może nie mieć żadnych objawów. No i tutaj to farciarze rodzice, niektórym się to udaje, naprawdę, tak jest. Ale ogólnie są to objawy właśnie rozdrażnienia, płaczliwości dziecka. Nie chce spać, nie chce jeść, chce być przytulane, noszone, ślini się nadmiernie, wkłada wszystko do buzi. I tyle. Jeżeli chcesz oglądać więcej takich filmów, no to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli jesteś teraz na jakimś portalu społecznościowym, to bardzo proszę udostępnij ten film, aby więcej osób mogło go obejrzeć. A dzisiaj bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Pa!